bardziej się utożsamiam z morzem, jeśli tak można powiedzieć, że się utożsamiam. Nad morzem odpoczywam. Morze to jest takie miejsce, w którym oczywiście ładuję akumulatory, jakoś się odprężam, relaksuję. No moje ulubione miejsce to Bukowina teraz. Właściwie na dobrą sprawę to bym się w ogóle stąd nie ruszała. Tutaj mam to, o czym zawsze marzyłam, to znaczy ciepłe wieczory. Czego nie było, już nie pamiętam, chyba było to w dzieciństwie tylko były takie wieczory. Są takim miejscem, które powodują rzeczy, jakąś taką mobilizację, wysiłek. Wszystkim góry mnie zmuszają do myślenia, co jest dużym walorem. Wszystkie pomysły, jakie mi przychodzą do głowy, to są właśnie na spacerach. Odnajduję góry, dopiero teraz je odkrywam. Od niedawna, od kiedy mama ma dom w Bukowinie, kiedyś jakoś nie potrafiłam się z nimi zaprzyjaźnić. Zwróciła się do nas Anna Rucińska, redaktorka ze Znaku, z taką propozycją, żebyśmy napisały książkę o naszej relacji i że miałaby to być mądra książka o życiu. I to właśnie mądra książka o życiu bardzo mi się spodobało. I zaczęłam się zastanawiać, czy ja mogę coś mądrego o życiu powiedzieć. I pomyślałam sobie, że mam wrażenie, że tak. Ja myślę, że dlatego się zdecydowałam, że Tania się zdecydowała. Pierwsza moja myśl była taka, że Tania się na pewno nie zgodzi. I jej zgoda mnie zaskoczyła. Właściwie to rozłożyła mnie na łopatki. Miałam takie poczucie, że robię coś, co może być ważne, co jest potrzebne, co się może komuś przydać. Czuję się dobrze, czuję się szczęśliwa, czuję się spełniona. Chciałam się tym jakoś podzielić. Nie było we mnie entuzjazmu dla tej książki. Wolałabym już tak nie grzebać się w swoim życiu, a wiedziałam, że to mnie czeka. Zresztą byłam w niezbyt dobrej formie, bo tutaj był sezon zimowy, czyli tutaj cały dom ludzi. Ja miałam tu swoje obowiązki, potem się zaziębiłam, czyli nie czułam się najlepiej. I ta książka, czyli taki powrót do przeszłości, powrót do tego, do czego już wolałabym nie wracać. Dla mnie było to bardzo trudne. Znajome osoby mówią, że to wymagało bardzo dużo odwagi. Opowiedziałyśmy bardzo, bardzo prawdziwie i bardzo szczerze, bo tylko w ten sposób miało to sens. Zresztą w ogóle jestem zdania, że nie ma sensu jakiekolwiek udawanie i kłamanie w każdej sytuacji. Bardzo się bałam tego, żebyśmy nie mówiły o tej operacji Tani. I nawet chciałam poprosić, żebyśmy o tym nie mówiły, ale Tania, jak już Tania o tym powiedziała, to było jej życie, chciała o tym powiedzieć, to ja też musiałam się do tego odnieść. Bo to jest taka sprawa, którą się do tej pory nie pogodziłam tym, że ja podpisałam zgodę na operację, że Tania powiedziała, że nie ma do mnie żalu, ale to nie o to chodzi, to jest we mnie. Także widać, jak bardzo mnie to jednak jeszcze boli. Także mam takie poczucie, że powiedziałam jakąś prawdę. I wierzę w to, że prawdy nie trzeba się ani wstydzić, ani obawiać. Ja już się tak jakoś przyzwyczaiłam, że to wszystko jest na sprzedaż. Jak jest się pisarzem, to się po prostu sprzedaje swoje życie, swój ból, swoje radości. I to było tak jakby przedłużenie tego cyklu pisarskiego. Myślę, że trudno mi jest żyć sama ze sobą, bo ja mam ciągle do siebie jakieś pretensje. Jak tak patrzę wstecz, to w moim życiu mało było takich chwil takiego absolutnego szczęścia. Właściwie zawsze był jakiś cień. Robię jakieś głupstwa, a potem strasznie tego żałuję i już wtedy, kiedy już właściwie nie da się tego wycofać. I to mnie dręczy, ja się po prostu zadręczam. Jak był sukces, to z drugiej strony jakaś porażka. Od razu to los tylko czekał, żeby tak tutaj coś dostać dobrego, dostaniesz po głowie. I ja się tego bałam, że już nie będę pamiętała tych dobrych momentów, tylko same te złe powyłażą. I w jakiś sposób tak było. Czy myślę, że i tak w dużym stopniu rozumiałam swoją mamę i staram się nie oceniać i akceptować ją taką, jaką jest. Wspaniałą, chociaż często trudną i męczącą. No, piesunka, troszkę.
mijałyśmy się i tęskniłam często za nią. Ale trudno jakby jakoś ją określić, że była złą matką. Myślę, że starała się jak umiała. No to co chciałabyś powiedzieć? Chciałam, żebyś powiedziała, że wspomniałam swoje dzieciństwo wspaniale, że byłaś cudowną, kochającą, zapewniającą poczucie bezpieczeństwa. Ale jak już matką. Uważasz, że trzeba mówić wszystko, to mów też o sobie. Ale już powiedziałam o sobie. Ale powiedziałaś o swojej chorobie, czy nie? W mojej chorobie to wiesz, mam bardzo złe wspomnienia. Zajmowałam się jak twoim dzieckiem. Jak krzyczałaś na mnie, jak wiesz, jak po prostu, nie chcę nawet sobie przypominać tego. Potrafi być czuła, z tym, że czasami ma problem w takim wyrażeniu, w prostej czułości. Wyraża w inny sposób. Ja już ją tak dobrze znam, że wiem. Na pewno potrzebuje bliskości, czułości. To są takie naturalne potrzeby każdego człowieka, zwłaszcza kogoś, kto w dzieciństwie nie miał tych potrzeb w pełni zaspokojonych. No trudne było obie nasze drogi życiowe, bardzo trudne, ale w jakiś sposób te drogi się teraz schodzą i wyglądamy, że jak się pogodziłyśmy ze sobą. W naszej relacji się zmieniło, myślę, że sporo. To była właśnie taka dobra okazja, żeby przeczytać o mamy przemyśleniach, żeby sobie je spokojnie przemyśleć. I tak bardziej się zrozumiałyśmy. Myślę, że się bardziej rozumiemy. Wiem, że mama czuje podobnie. Myślę, że to takie zdanie, że matka i córka w drodze do siebie jest absolutnie prawdziwe. Zaczęłyśmy od innych motywacji, a potem samo to się stało, że nagle zaczęliśmy się odkrywać. Stałyśmy się sobie bliższe. Czegoś się nauczyłam z tej książki, że trzeba rozmawiać. Że nie można pewnych rzeczy pozostawiać w takich niedomówieniach. Jestem przekonana, że to jest możliwe, nawet w sytuacji, kiedy gdzieś te drogi się pogubiły. Bardzo mocno w to wierzę i chciałam taką nadzieję dać. Jeżeli się ludzie kochają, to zawsze znajdą jakąś drogę do siebie. To jest dla mnie odkrycie.